A więc siemano, witajcie, z tej strony oczywiście Kamil, a ja witam was w kolejnym odcineczku z Farminga 19. Jest to kontynuacja pierwszego odcinka, który właśnie wleciał na kanał, także bez zbędnego gadania zabieramy się za robotę, bo roboty mamy naprawdę bardzo dużo. Między innymi dzisiaj zaczniemy sobie, dokończymy w sumie sobie przetrząsanie trawy. Jak i zajmiemy się wywozem obornika, bo naprawdę troszeczkę tego obornika jest. Niestety coś mi się zbugowało i po prostu trigger mi się zrobił nie tak jak chciałem. Troszeczkę za mocno. Nie wiem czemu. Po prostu jeszcze najwyżej sobie po prostu to zmienię poza odcineczkiem, także no niestety chciałem, żeby było równo od tego, tu przy ścianie, żeby było równo. No niestety można powiedzieć, obornika nawaliło mi tyle, bo dość sporo przewijałem, żeby po prostu pokosić trawę. No także po prostu miałem trochę, było troszeczkę, narobiło się tego troszeczkę tego obornika, także myślę, że jeden czy dwa rozrzutniki sobie wywieziemy. A propos rozrzutnika, to już może sobie zacznę ładować, nie wiem jak to będzie z dźwiękami, może sobie przyciszę trochę. Z dźwiękami, dobra, powinno być dobrze. Z dźwiękami generalnie jest git, także. I propos jeszcze rozrzutnika. Niestety, czy w sumie stety czy niestety, wiem przez co miałem tak duże lagi. Było to właśnie spowodowane, że ten rozrzutnik Forsheeta, można powiedzieć, odpowiada za te lagi. Po prostu musiałem, więc po prostu postanowiłem, że go wymienię. Na objętościowo chyba nawet podobny, bo ten ma koło chyba 13 ton, coś takiego. Tamten miał chyba 12, jak dobrze pamiętam. Także zobaczymy, bo ma. No w sumie z jednej strony chciałem mieć ten rozrzutnik Forsheeta, no ale jeśli będzie mi lagował, no to niestety trzeba. Będzie go wymienić, także lagów, bynajmniej według mnie, lagi odeszły, także naprawdę bardzo fajnie. No i co? No i tutaj ładujemy sobie troszeczkę powoli, to będzie, także myślę, że taki jeden rozrzutnik sobie wywieziemy, także będzie na spokojnie, także. A potem ewentualnie zajmiemy się, jak mi starczy tego czasu, to zajmiemy się jeszcze przetrząsaniem trawy. Generalnie z góry was przepraszam, że takie można powiedzieć, takie jąkanie się, no ale niestety ciężko jest powrócić do nagrywania, jak się miała ponad 3-miesięczną przerwę. No niestety nic na to nie mogłem poradzić, bo po pierwsze jakość tych poprzednich filmów była jaka była. No i też również było, można powiedzieć, spowodowane to internetem, także jak ktoś dochodził do mnie, to wiecie, miał zajebiste lagi. No ale dobra, no nic na to nie poradzę. Pozostaje mi tylko działać, bo odcineczek leci, a my zaraz będziemy mieli pierwszy rozrzutniczek załadowany. Także fajnie. No nie, a chyba więcej nawet będzie miały 13. No ale to generalnie myślę, że się nie obrazicie za to. No niestety szczerze mówiąc, nie chciało mi się trzymać dalej tego rozrzutnika. Nie wiem czemu mi tak zaczęło lagować, bo jeszcze jak sobie można powiedzieć, przed nagrywaniem wszedłem na serwer i sprawdziłem, to wszystko było dobrze, tylko potem nagle coś się stało, że podczas nagrywania jakoś mi tak zaczęły FPS-y spadać. I prawo, powstała nowa wiata. Nową halę bardziej, bo tą wiatą nie można nazwać. 17 ton ma, niecałe. No to dobrze, no to nawet myślę, że nawet lepiej, wygodniej będzie, jak będzie trzeba dalej wozić. Także będzie całkiem fajnie. Powstała nowa hala na maszyny. Stwierdziłem, że postawię właśnie taką i właśnie w tym miejscu, no bo tutaj szczerze mówiąc nie miałem za bardzo gdzie. Teoretycznie mógłbym postawić tam na. To sobie przejdziemy przez pole, żeby nie ganiać.
Teoretycznie mogłem ją postawić w miejscu, gdzie stoją tamte przyczepy, no ale po prostu stwierdziłem, że nie ma to większego sensu, także po prostu stwierdziłem, że postawię ją tutaj i powinno być dobrze. No to co, tutaj jak widzicie, jak możecie zauważyć, troszeczkę już sobie wcześniej rozrzucałem. Tam stoi czwóreczka z przetrząsarką na poprzedniej łące. Znaczy, to jest w sumie ta sama łąka, tylko że zostało mi dokończyć przetrząsanie i będzie można już zacząć grabić, także jeden rozrzutnik sobie wywieziemy już na ściernisko. No niestety jeszcze nie wszystkie balki zebrałem, no ale tutaj z jednego pola mam zebrane, także myślę, że nie powinno być problemów. Ale tu będzie sianie, ja cię kręcę. Jeszcze nie wiem, jak to będzie. Prawdopodobnie albo będzie talerzowane, albo będzie orane. Także jeśli będzie orane, no to na pewno odcinek się pojawi talerzowane. To myślę, że nie będę wszystkiego talerzował. Myślę, że dwa kawałki czy trzy na spokojnie będzie można zrobić. I oczywiście, jak starczy czasu, no bo mam nadzieję, że starczy. No i jak nie starczy, no to nie starczy, to zrobię poza odcineczkiem. No i co? No i trudno się mówi, no trzeba się z tym pogodzić, że nie można mieć wszystkiego. Dobra, tutaj możemy sobie już podjechać dalej. Dzisiaj gram sobie na kierownicy, w poprzednim odcineczku nie grałem, także zobaczę, jak to wyjdzie. No mam nadzieję, że będzie naprawdę fajnie. Biegów nie podpiąłem. Znaczy biegi mam podpięte, tylko że nie mam ich ustawionych. I oczywiście, jeśli ktoś chce albo bardziej się ogarnia, może podesłać, bo w sumie nawet nie wiem, czy to jest jakiś sterownik generalnie do tego, do tej skrzyni, czy nie. Po prostu nie znam się, można powiedzieć, nie znam się aż tak dobrze na ustawianiu biegów, bo to jest pierwsza skrzynia, jaką mam. Także jeśli ktoś będzie bardziej ogarnięty, no to jeśli oczywiście są sterowniki, no to może mi podesłać. Czy to w komentarzu, czy to na Facebooku. No i co? No i myślę, że jakoś już się z tym uporam. I myślę, że będzie można grać na skrzyni biegów. Dobra, zostało mi 3 tony, ja się tutaj składam. Jadę się napełnić. A nie, czekajcie, bo nie mam pól. A nie, czekaj, jest. Są dwa pola rzepaku, to dobrze. Zaraz idziemy ino się naładować. No, na razie tu przez pole będę jeździł. Myślę, że nie będzie problemu. No i tak tutaj zaorane i czeka na talerzowanie i siew. O. Aha. XD. Dobra, gasimy sobie i idziemy do naszego zetorka. A, czekajcie. Nie wiem czemu, ale nie mogę się przyzwyczaić, że kierownica nie ma odbijania. Także. A właśnie pierwsza kierownica miała właśnie tę funkcję odbijania, także no ciężko się przyzwyczaić. Szczególnie, że rok grałem na tamtej, a to mam, ile ono może mieć, za 2 miesiące, 3. Także no z jednej strony fajnie, z drugiej no niezbyt, bo no po prostu jestem przyzwyczajony, że jak puszczam kierownicę, to wiadomo, wraca na może powiedzieć taką strefę zero. Generalnie przepraszam za taką chrypę, nie będę ukrywał, no deko rozbolało mnie gardło, nie wiem, czy się przeziębiłem, czy nie, ale po prostu mam straszną chrypę, także z góry przepraszam. No ale mam nadzieję, że ten odcinek uda mi się nagrać. Dobra, fajnie, jest 10. minuta odcinka.
Dzisiejszy odcinek to będzie troszeczkę takie misz-masz, no bo jednak nie miałem zaplanowane. Chciałem dzisiaj wywieźć na to jeden, może dwa rozrzutniki, żeby już cokolwiek móc się szykować na prace polowe, bo nie będę chciał robić wszystkich, można powiedzieć, prac jednocześnie. Sianokosy, jak sami wiecie, już sobie zacząłem w poprzednim odcineczku, skosiłem łąkę. Bynajmniej chyba więcej nawet myślę, jak połowę łąki skosiłem. Resztę po prostu dokończyłem sobie poza odcineczkiem, także nice. No i przewinąłem sobie troszeczkę tego czasu, żeby kukurydza, można powiedzieć, urosła, i sobie ją skosiłem, także krowę sobie ogarnąłem poza odcineczkiem. Kukurydzę kosiłem na ziarno, ponieważ już kiszonkę mam. Także nie potrzebowałem. Myślę, że dopiero w tym sezonie, jak już będę siał gdzieś kukurydzę, to dopiero teraz będzie siana na... będzie siana na... na kiszonkę. No i co, lecimy na kolejne pola. Lecimy na tym razem na pole na 20 chyba 6 i 27, jak się nie mylę. Dobra, wyjeżdżamy sobie. Generalnie jest troszkę ciężko z gospy wjechać takimi długimi zestawami, także no mam nadzieję, że nie będzie problemów. Bo już raz bym bramę przestawił, nie? Jak... Dobrze to się nie nagrywało, bo normalnie jak ja bym tak w realu jeździł, to szkoda gadać. No i dobra, i to są dwa pola po rzepaku. Myślę, że można zacząć sobie od tego mniejszego. Się zawrócimy. Zestawik rozłożymy. I będziemy mogli lecieć. No, 15 na godzinę myślę, że jest git. Bo niestety nie mam tego obornika jakoś mega dużo. A po prostu chcę to jak najszybciej skończyć, tak żeby sobie pola przygotować. I na następny odcinek już prawdopodobnie mieć prasowanie i talerzowanie, albo orkę i prasowanie. W każdym razie jeszcze troszeczkę czasu zostało, także odcinek nagrywam, można powiedzieć, że na zapas, bo nie wiem, jak będę z czasem stał. Myślę, że będą po prostu dwa odcinki po kolei dzisiaj sobie nagram, bo dzisiaj jest sobota. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. No i mam nadzieję, że ta seria się przyjmie, no bo szczerze mówiąc nie ukrywam, jestem ciekaw, jak zareagujecie na tę serię. Odcinek został dzisiaj chyba o 12, chyba go wstawiłem, jak się nie mylę, ale nie jestem pewien, musiałbym zobaczyć. Sąsiadowi w kukurydze. Może w to i z powrotem starczy. A tu poprzecznik na raz zrobię i będzie gites. Sąsiadowi rzepak wygniotły. Oj, ja cię kręcę. Sobie wyrównam troszeczkę. Dzisiaj generalnie jestem troszeczkę taki małomówny. Ze względu na to, że mnie właśnie gardło boli, a z drugiego takiego względu, że chcę się skupić.
No bo jednak na nagrywaniu trzeba wiedzieć, co można powiedzieć, a co jednak co, czego nie można powiedzieć, także no to już jest taka bardziej sprawa poboczna. No, rozrzucanie idzie pełną parą. Myślę, że trzy rozrzutniki czy cztery i będzie rozrzucone. Zobaczymy, czy na poprzecznik mi starczy. Też próbował modu dawkowania. Nie mam tego modu. Wyrzuciłem go, bo nie byłem w stanie przejechać w tą i z powrotem i nie miałem i miałem pusty rozrzutnik. Także no mijało mi się to z celem, no bo jednak tego obornika nie mam jakoś mega dużo. Tam jest chyba 90 ton, jak się nie mylę, się naprodukowało. Także po prostu no nie było sensu, żebym tego moda dawał, no bo to wiadomo, jak miałbym 400 czy 500 czy 700 ton, no to wiadomo, mógłbym się bawić. No jak ja mam niecałe 100 ton, no to co ja sobie z tym zrobię? To samo, że można powiedzieć, że mogę trzymać dla siebie. Dobra, lecimy na gospodarkę, została nam tona. Także naprawdę, o matko, czekajcie, muszę sobie jednak dźwięki zmniejszyć. Muszę sobie, matko, jeszcze ten escape. Ja cię kręcę, to jest normalnie tragedia. Mam nadzieję, że to poprawią w farmingu 22. Głośność pojazdów 40 i 30. Powinno być dobrze. No i co, 17 minut odcinka, także całkiem, całkiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie jedzie samochód, to dobrze. Nie wiem czemu, ale jak w tą stronę jadę, to są takie ścinki, że głowa mała. Bynajmniej ja mam takie na monitorze. Nie wiem, jak to będzie na OBS-ie. Patrzę i o, idzie przeżyć. Jak ja to mawiam. Dobra, gonimy dalej, bo nie mam za dużo czasu, a chcę to szybko skończyć, bo też roboty mam dosyć sporo, jeśli chodzi o takie obowiązki domowe. No, tym razem nie zahaczyłem, to dobrze. Bo inny bym wjazdek przestawił. Ja w ogóle będę musiał już pomyśleć nad przebudową troszeczkę tego gospodarstwa, żeby dać ci no troszeczkę szerszy wjazdek. No bo to jest troszeczkę uciążliwe, jak na przykład wjeżdżam z talerzówką i na przykład zahaczam, nie? Bo wjazdek chyba ma tam 3 metry czy coś takiego. Także lipa. Dobra, zapalamy sobie go detorka naszego. I co? I lecimy dalej. Jeszcze jeden, myślę, rozrzutnik. Chciałbym tak do 25 minuty. Czy może nawet i 30 minuty, bo myślę, że więcej jak 10 minut to nie zajmie. Przetrząsanie to po prostu chciałbym to się z tym obornikiem chociaż troszeczkę uporać, żeby mi tu po prostu wjazdu nie zagradzał. A najwyżej, jak mi zbraknie obornika, no to najwyżej resztę wyleję gnojowicą i tyle. Bo gnojowicy nie mam jakoś dużo ani jakoś mało. Tam nie wiem, może ze dwie beczki będą. Także no zawsze coś w każdym razie. Matko.
jednak widzę, że dalej lagi są. No, także minus jest taki, że... A, widzicie, wiem dlaczego lagi są, bo zapomniałem przestawić tego w ustawieniach OBS-a, żeby... No, żeby nagrywało przez tego. Przez procesor, a nie tego. No widzicie, a nie przez kartę graficzną. Karamba. No po prostu zapomniałem i już będę musiał sobie od razu po tym, po nagraniu przestawić. No po prostu jednak widać, że karta graficzna dostaje po głowie. A można powiedzieć, nie chcę jej też katować. Także, no wiadomo, coś za coś, jak to się mówi. Teraz inną stronę wybrać jeszcze. No i gitara. No i dobra, będzie mi pełny rozrzutnik, także trzeci rozrzutnik. No, tu jeszcze ze dwa, myślę, będzie rozrzutniki. Przy dobrym tym. Dwa, może trzy. Ale szczerze, w trzy to już wątpię. Dwa na pewno będą. Dobra, gonimy dalej na te pola, bo naprawdę nie ma czasu. Nagrywam to w sobotę, 4 września. Także standardowo. Także standardowo. No co jest? Nie wiem czemu coś mi się dzieje z tak. No, nie wiem czy to jest wina kabli, czy gdzieś po prostu nie łączy, że czasem mi po prostu gaz nie reaguje. Możesz go wcisnąć normalnie no, po sam koniec, a on i tak ci nie tak nie reaguje. Dlatego jak lecę, to lecę na full gazie. I no po tym słychać, po traktorze, po dźwiękach. Mam nadzieję, że teraz nie wyjdzie za cicho. Jest ta druga minuta, no to myślę, że jeszcze jeden rozrzutnik na spokojnie sobie uda nam się rozrzucić. No żeby przynajmniej no, te małe pole, ten mały kawałeczek tutaj skończyć, także będzie dobrze. No jak nie, no to się mówi trudno, najwyżej poza tym, poza odcineczkiem to skończę. A w sumie ty, poczekaj, Alt C, sobie GPS-a ino ustawimy. O, zobaczymy, ustawi automatycznie, tak, kurne, bajka, z GPS-em to można jeździć, ale powiem wam, że z napędem to ten Ursus idzie. Nie wiem czemu mi się jakoś te Ursusy podobają z taką właśnie tego, z taką, można powiedzieć, maską prostą, jak ja to mówię. Po prostu, nie wiem, jakoś tak mi bardziej, jeśli chodzi o stylistykę, przypadają. O, panie, już to ino. Ino tylko pozazdrościć GPS-a w traktorze. Ino tylko pozazdrościć. Gilotyna do góry, posuw włączony. I idzie. Ciekaw jestem, jakby tutaj szedł z modem na zakopywanie się. Bo ja jestem, szczerze mówiąc, bardzo do tego ciekaw. Gorzej jakby się zakopał, to wtedy to już by było amen. Bo nie ma drugiej osoby, żeby wyciągnąć. Jeszcze czekaj, jeszcze pytanie, czy mi udało się, o matko, jak Escape'a klikniesz normalnie, to jako ktoś gra z tobą, to po prostu współczuję mu.
Znowu po pół godziny. Ja cię kręcę, to jest, nie wiem, to jest tragedia. Jeśli chodzi o tego escape'a. I nie wiem czego. Nie wiem, co może być tym spowodowane. A, dobra. Czyli działa. Bo dzisiaj ino szybko chciałem już to zacząć, to żebym chyba dzisiaj z 10 razy farminga włączył. Raz serwer, bo ten zapis generalnie mam stworzony na multi, a puściłem go. Ej, no czego mi się roz. A puściłem go na tym, na singlu i mi połączyło gospodarstwa. Brawo ja. A z kolei drugi raz nie pozaznaczałem jednej trzeciej modów, także znowu nice. I z kolei czwarta, trzecia była. Już nawet nie będę mówił. I no tak. A kto jest bardziej ogarnięty w farminga, ten bardzo dobrze wie, że jak ktoś ma zapis stworzony na multi, a odpali go na singlu, no to gospodarki się łączą, także nice. Także naprawdę bardzo fajnie. Generalnie odcineczek będzie troszeczkę taki monotonny. No ale niestety nic na to nie poradzę. Nie no, trzy przejazdy na jednym rozrzutniku. To dobrze. Aby mi tylko do końca starczyło. O, panie, dobra. Nice. Trzy przejazdy. No i tutaj zostanie mi dwa. No to fajnie, bo będę miał 26 minutę. Myślę, że gdzieś też koło do 40 minuty. No tak myślę, że będą wychodziły 30, 40. No zobaczę, jak będę się z robotą uwijał. No też chcę, można powiedzieć, nagrać, dokończyć to sianko przetrząsanie. No tam wiadomo, pod odcineczkiem troszeczkę już sobie zacząłem, te takie można powiedzieć gorsze. Dobra, GPS-a sobie wyłączę, no niepotrzebny. Zacząłem sobie generalnie tam te sianokosy, tam poza odcineczkiem sobie przetrząsnąłem te, no praktycznie większą część łąki, jeśli chodzi tej dużej, i całą malutką, ten taki cypelek, co kosiłem poza odcineczkiem. No generalnie obawiam się, że nie będzie jakiegoś rewelacyjnego plonu, no bo wałki, no to przynajmniej teraz jak na to patrzę, no to no nie wydaje się, że to będzie jakiś mega plon, no ale zobaczymy. Jak już wlecę tu tam z prasą, pograbię, zacznę prasować, to tu będę wiedział. No ale na razie to jest takie na zasadzie domyśl się, no to ni z gruchy, ni z pietruchy, jak ja to mawiam. Chyba zmieszczę się. Jecha. Szkoda, że nie ma. Minus jest taki, że nie ma free tracka, także troszeczkę gorzej, że tak się wyrażę, widać. No ale nic na to nie poradzę. No ale mówi się, trudno, trzeba się przyzwyczaić. Dobra, cofnę sobie. Dobra, myślę, że będzie taką gitara. Dokończę sobie tamto pole i bierzemy się za przetrząsanie. Traktor już mam na polu. Jak widzieliście, jest to 914 z przetrząsarką Fenta 6-metrową. Także robotka naprawdę, naprawdę idzie. No i co? No i mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Zostawicie, możecie oczywiście zostawić łapę w górę, jeśli chcecie. Suba na kanale, bo bardzo mnie to motywuje do nagrywania kolejnych odcineczków. No i co? No i oczywiście standardowo zapraszam na kanał Twitch. Link jest w opisie filmu. No i co? No i co? No i chyba tyle. Więcej takich tematów nie ma. Nie spojrzałem, ile tam już mam załadowane, no ale to zaraz zobaczę.
7200, no. Co jest? Nie wiem, albo mi myszka nie łączy, albo to jest. Już chyba będzie trzeba zacząć na panelu ładować. Rewers też nie załącza. Tylko same inne problemy z tym sprzętem. Dobra, i będzie full. A nie, jeszcze nie. Jeszcze z półtorej łyżki będzie. No i jeszcze jeden rozrzutnik będzie akurat na tego. Może i nawet nie cały rozrzutnik. Zobaczymy. Z przodu jeszcze troszeczkę załaduję. Tego obornika, dobra. Starczy. Dobra. Wygodnimy ostatnim zestawem na pole i zaczynamy przetrząsać, bo naprawdę nie ma czasu. No i co? No i myślę, że w kolejnych odcineczkach na pewno będzie. Prawdopodobnie grabienie. O matko, teraz będę czekał, aż on wyjedzie. W następnych odcineczkach prawdopodobnie będzie grabienie tego właśnie siana. Będzie i będzie prawdopodobnie z prasowanie, no albo będzie, będą już prace pożniwne na tym, na tych dwóch działkach, na tych w sumie trzech działkach. Trzy, jeśli chodzi o landy, a z kolei jeśli chodzi o takie, można powiedzieć, efektywne pola, no to będą dwa. Bo ten kawałek mam, liczę jako jeden i tamten kawałek, na którym na początku rozrzucałem obornik, również liczę jako jeden. Także no. Generalnie co się zmieniło troszeczkę, jeśli chodzi o oświetlenie. O oświetlenie się zmieniło to, że można powiedzieć, że rozjaśniłem sobie. Bo tak na odcineczek patrzę, że troszeczkę przyciemno było, także także no po prostu stwierdziłem, że zobaczę, nagram odcineczek, jak będzie wyglądało, można powiedzieć, jaśniejsze z jaśniejszym oświetleniem. Wiadomo, jak będzie gorzej, no to wrócimy do starego. No ale jeśli będzie, to zostanę właśnie przy tym jaśniejszym oświetleniu. No i co? No i też myślę, że jeśli chodzi o odcinki, to odcineczki będą pojawiały się, będę starał się, żeby pojawiały się co dwa dni. Czyli tak jak wrzuciłem wam w sobotę, tak się pojawi w poniedziałek rano prawdopodobnie. Co to mi się wydaje, czy to krzywo idzie? Nie. Równiutko mi się wydaje coś. No ale dobra, pojawi się w poniedziałek, prawdopodobnie rano, ewentualnie po południu. Zobaczę, jak mi się go uda wstawić. I tego. O, i sąsiadowi po polu jedziemy. Dobra. No i po prostu zobaczę, jak go wstawię. Też jeśli chodzi o nowości związane z Farmingiem 22, na oficjalnej stronie, na ModHubie, mamy informacje dotyczące pojazdów, które zostaną dodane. Zostanie dodana, dojdzie po prostu nowa marka, w sumie nawet na chwilę obecną dojdzie
trzy nowe marki. Będzie na pewno McCormick, jak dobrze to mówię. Dojdzie firma, dojdzie marka Klas. No i dojdzie jeszcze. Jak się ta marka nazywa? Poczekajcie, ja sobie będę musiał to zobaczyć, niestety. Zaraz wam powiem, jak się ta marka nazywa. O matko, ale FPS widziałem. Dobra, zostało 4,5 tony. No ale generalnie rzepak mamy skończony. To teraz czekajcie, ja już powiem, żeby nie było jakichś tam niedociągnięć. Info. Dojdzie właśnie firma Klas. Dojdzie Faresin, jeśli chodzi o nową markę. Dojdzie Paladin na pewno. Dojdzie. Nie, Waderstadt jest. Co jeszcze? Elho. I nowością właśnie będzie zbierać, to właśnie będzie marka, gdzie będzie właśnie ta maszyna do zbierania kamieni. Także naprawdę mi się to podoba. I jakby nie patrzeć, wyczekuję. O. Także no moim zdaniem na pewno będzie fajnie. Convey Ali jeszcze dojdzie, ale to już chyba mi się wydaje, że jest ta firma, ale mogę się mylić. No i co? No i, chyba wszystko, jeśli chodzi o nowe marki, przynajmniej na razie nie ma żadnych innych nowych informacji. Oczywiście jak będzie się, jak się coś pojawi, to będę starał się to omówić. No ale myślę, że z takich, jeśli chodzi o takie gorące nowości, no to na spokojnie będzie właśnie firma Klas, gdzie dojdzie na pewno nowy kombajn, będzie to Klas Trion. Będzie to odpowiednik, to jest w sumie, myślę, że to będzie taki, jeśli chodzi o tego, to będzie odpowiednik takiego Lexiona. Czekajcie, sobie nawigację wyłączę. Będzie to odpowiednik takiego Lexiona, co mnie w sumie cieszy, no bo naprawdę brakowało mi czegoś takiego. Takiego, można powiedzieć, urealnienia, żeby w sumie, no bo w sumie tak naprawdę praktycznie wszystkie klasy, które były do tej pory, to były albo z jakichś modów, albo z DLC. Tutaj na przykład w 19, jak ktoś nie wie, to troszeczkę taka ciekawostka było, no ale w sumie to myślę, że każdy wie, był dodatek Platinum, i który właśnie zawierał markę klas. Zarówno jak i traktory, począwszy od traktorów, kończąc na maszynach zielonkowych, także naprawdę od groma było tego. Także no naprawdę ciekawie Giants wykombinował, jeśli chodzi właśnie o dodatek Platinum. Ja oczywiście posiadam zarówno DLC Kvarnelanda, jak i Klasa. Także co, no tutaj mam ogarnięte, teraz możemy iść do Ursusa. On tu już na polance stoi. No i co? I lecimy. Kończymy te przetrząsania. Tutaj niedużo mi zostało. Już tak naprawdę cały nic. Bo troszeczkę poza odcinaczkiem przetrząsnąłem sobie tamtą łąkę, co w oddali widać. Przetrząsnąłem sobie tutaj takie poprzeczniaki tutaj generalnie. No generalnie tutaj też pracownik mi tutaj trochę pomagał. Ja w tym czasie sobie kończyłem kosić, także no bardzo fajnie to wyszło akurat, mi się to podoba, także naprawdę jestem z siebie zadowolony, że mi się to tak udało ogarnąć, także oczywiście możesz wynagrodzić ten ciężki trud i zostawić łapę w górę, no bo naprawdę naprawdę to motywuje. I dzięki temu, że ty zostawisz łapę w górę, ciebie to nic nie kosztuje, a mi naprawdę sprawia wiele radości.
Dobra, no ale wracając, no to już do przetrząsania będę prawdopodobnie, no w sumie zrobię sobie że po dwa rzędy, także powinno być dobrze. Tylko czy pytanie, czy mi się uda zabrać to ten ostatni rządek? Jak nie, to się zdenerwuję. Ale musiał taki. Nie, myślę, że się uda. Dobra, uda się zebrać, także nice. No i co, i dokończymy sobie przetrząsanie, no i będzie koniec tego odcinka, bo już jest ponad 40 minut. No myślę, że gdzieś tak do 45. W sumie nie, myślę 41. Może w 42 minuty się wyrobię. Także co? A i oczywiście możecie dać znać, czy chcecie, żeby leciało radyjko, żeby nie było troszeczkę takiej monotonności, czy nie chcecie. To już zależy od was, bo mi to w sumie obojętne, czy jest, czy nie ma. Także no ja jestem ciekaw waszego zdania, oczywiście możecie, oczywiście piszcie w komentarzu. No i co? No i to chyba będzie wszystko, co miałem na dzisiejszy odcinek do powiedzenia. Także myślę, że w następnym odcineczku będzie grabienie i prasowanie, albo orka i zgrabianie. No i jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie, bo też tymi sianokosami nie chcę was, można powiedzieć, że męczy, bo na razie to są tylko dwa odcineczki, także co, no mam zgrabione, zjedziemy na gospę i będzie koniec odcineczka. Zarówno tutaj, jak i tam łąka jest przetrząśnięta i czekamy, aż przeschnie trochę i zaczynamy grabić. No, w sumie GPS-a można sobie wyłączyć. Matko, te czwóreczki to. O matko, co to było? A, tam pewnie dołek jakiś jest. No dobra, mniejsza o to. To co, gasimy naszą czwóreczkę. No i co, jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Tak, wiem, męczą te łapki i suby. Jak to bardziej powiedział, że żebrze. No ale, no wiadomo, no chcę dobić przynajmniej do tych 100 subów na razie, także jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subika na kanale, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcineczków. A tymczasem ja się z wami żegnam, do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć!